Jesteśmy na przełęczy Kubalonka. To jest stok narciarski Zagroń, gdzie w zimie bywam. Natomiast to, co tam widać, to jest Fatra ze Słowacji. A to są wyciągi w Oszczadnicy przy Wielkiej Raczy, którą teraz widzimy. W Oszczadnicy od prawej to jest Dedowka, potem jest Marguszka i ten na lewo bardzo to jest wyciąg Laliki, gdzie osiągnąłem prędkość prawie 60 km na godzinę, a za tym widziana Fatra. To jest góra, za mgłą, nazywa się Wielki Rozsypec. Byłem na niej w 1998 roku. Tak, to są laliki. Zameczek, rezydencja prezydenta Rzeczpospolitej. Z tego co wiem, to zbudowany przez dawnego premiera PRL Cyrankiewicza. Zbiornik zaporowy Wisła Czarne, sztuczne jezioro. Ciekawostka jest taka, że gdzieś na środku tego jeziora był dom, w którym urodził się mój wujek. Wujek obecnie jest bardzo daleko, w Toronto, w Kanadzie. A teraz widzimy rezydencję prezydencką. Nie, jak wcześniej powiedziałem, wybudowaną przez premiera Cyrankiewicza, lecz przez prezydenta Mościckiego przed II wojną światową. W tym zbiorniku łączy się Biała Wisełka i Czarna Wisełka, tworząc królową polskich rzek Wisłę. Zbiornik Czerniański, Barania Góra. Ale to jest siadanie i przechodzenie na zapach. Projekt, właściwie Wiślana Trasa Rowerowa, powstała z inicjatywy eurodeputowanej Grażyny Staniszewskiej z Wisły do Gdańska. Jesteśmy w Wiśle na placu Hoffa.
Kościół ewangelicki. Ewenement na skalę światową. Otóż jest jedna rzeka nad drugą. Jesteśmy przy rzymskokatolickim kościele pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego. Kościół ten jest drewniany. Kryty gontem. I został przeniesiony, już nie pamiętam kiedy, ale z Ruptawy. Ruptawa to jest dzielnica obecnie Jastrzębia Zdroju. Bardzo ładny kościół na szlaku architektury drewnianej, architektury sakralnej. Czegoś na tym rowerze zabrakło. Czego? Głosuję. Odpowiedź brzmi błotnika, który się złamał. A my czekamy na start pociągu w Wiśle Głębcach na start. Jak widać, w pociągu są tłumy ludzi. Ale jest więcej miejsca dla nas. Trudne wyprawy w ogóle. Małe stresowanie. Oto skutki picia wódki. Tak, tu jest tam. Wisła z okna pociągu. Chciałem go otworzyć, ale się nie da. Stary dom handlowy Świerk.